Uwaga, to nie jest żart, to dzieje się naprawdę, to nie jest fake news, to jest sytuacja, która pojawiła się ostatnio w Polsce. Dlatego zanim obejrzysz to, usiądź wygodnie, najlepiej to na jakimś takim wygodnym fotelu, żebyś po prostu nie spadł albo nie spadła z krzesła gdzieś pod stół z wrażenia albo z irytacji albo z nerwów. Moi kochani, to co było w ustawie pana Hoca, tak, pana Hoca i pana piechy. Którzy oczywiście nie zgodzili się na to, żeby ich jako pierwszych postawić za przykład i zrobić obowiązek, oni powiedzieli, że nie. Ci dwaj panowie, to jeszcze nic, ponieważ tamto upadło, tamto nie przeszło. Możemy klaskać, możemy się cieszyć. Jedni są rozgoryczeni, drudzy są szczęśliwi. To już jest przeszłość, to już wpadło do kosza. Teraz nadeszło coś lepszego: lepszego, oczywiście, w cudzysłowie, coś bardziej dziwacznego. Coś bardziej niepokojącego: otóż, moi drodzy, jeśli wasz kolega w pracy oznajmi, że złapał, to możecie płacić pięciokrotność minimalnej pensji temu koledze. No takie prawo ma wejść w Polsce, ja nie wiem po co. Inni się wycofują, rezygnują, a w Polsce rozkręca się zabawa na całego. Po prostu na całego, żeby było to jakoś uzasadnione. To zobaczcie, jesteśmy na stronie sejmowej. Strona nazywa się sejm.gov.pl, druk 1981. No jaka wymowna data 81. I zobaczcie. Otwieramy sobie. Druk numer 1981 oczywiście do pani Witek. Ważne jest, kto się podpisuje pod tego typu drukami. Pan Ryszard Terlecki to z tych takich bardziej znanych. Pan Marek Suski. Gdzie jest pan. O, Fogiel! Pan Fogiel, moi drodzy, pan Fogiel. A gdzie jest pan. Gdzie jest pan, moi drodzy, widzicie? Pana Kaczyńskiego! Jest pan Kaczyński! No przecież to pan Kaczyński powiedział, że pójdziemy na całość, że on to najlepiej, to by poszedł na całość. Moi drodzy, zobaczcie. To są posłowie, politycy, którzy się pod tym podpisali. A o co chodzi? Chodzi o to, że tutaj jest. Artykuł numer 4. Ja go wam zaraz przeczytam. To jest bardzo istotne, ponieważ sytuacja kuriozalna to mało powiedziane, to jest sytuacja to jest najgłupszy pomysł rządu, na jaki mógł wpaść. No to głupszy od tego lasu, że tam lasy pozamykaj. Słuchajcie, artykuł czwarty, punkt pierwszy. Albo ustęp pierwszy, pracownik, u którego zostało potwierdzone zakażenie dziewiętnastką i który ma uzasadnione podejrzenie, że do zakażenia doszło w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, może złożyć pracodawcy, o którym mowa w artykule trzecim ustępu pierwszego, w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia izolacji. Izolacji w warunkach domowych albo hospitalizacji z powodu 19, wniosek o wszczęcie postępowania w przedmiocie świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia 19, przysługującego od pracownika, który nie poddał się testowi diagnostycznemu. Czyli jeśli pan Marek powie, że on po prostu z jakichś względów testu nie zrobi, a pan Kaziu złapie bakcyla, to pan Kaziu pana Marka. Oskarży o odszkodowanie. Tylko teraz pytanie, słuchajcie, bo to jest kuriozalna sytuacja. Po pierwsze, jaka pewność, jak można udowodnić panu Markowi, że do tego doszło w pracy? No przecież ludzie pracują, ludzie idą do sklepu po bułki, ludzie idą do baru, ludzie są w transporcie publicznym, ludzie są wszędzie. I teraz, jak pan Kaziu udowodni, że złapał to od pana Marka? Jak udowodni, na jakiej zasadzie oni udowodnią miejsce zdarzenia i osobę? Przecież to jest niemożliwe do udowodnienia, moi kochani. Ja naprawdę widziałem już polityczne pomysły rodem z cyrku, rodem z cyrku, z jakiejś komedii, tragikomedii, ale to, to to już jest naprawdę szczyt. To już jest szczyt wszystkich szczytów. Na jakiej podstawie ktoś jakoś będzie w stanie. Zlokalizować miejsce, gdzie do tego doszło I osobę To jest niemożliwe To jest po prostu niemożliwe Ja się bardzo boję, że to będzie na chybił trafił Że na przykład przyjdzie jedna osoba, która faktycznie tego nie zrobi A druga Okaże się, że złapała Ponieważ wszyscy teraz łapią Są kolejki do punktów Zobaczcie jakie są kolejki Mi się wydaje, że jest drugie do tej sprawy Że rządowi bardzo zależy Żeby jak najwięcej ludzi Po prostu się przetestowało żeby jak najwięcej. Ja już pomijam sprawę, abstrahuję, że te darmowe testy to są miliardy. Moi drodzy, to są miliardy, jak sobie pomnożycie, przeliczycie ilość pracowników, a teraz jest pytanie: czy to tylko ci, którzy przyjęli już ten preparat, czy to wszyscy? Czy To znaczy, że ci, którzy nie przyjęli, czy wszyscy, ci, którzy przyjęli też? Bo ja nie wiem, bo jeśli ci, którzy przyjęli, też będą musieli się testować, no to sytuacja będzie podwójnie dziwna. Słuchajcie. Punkt drugi tej, tego artykułu, w tej ustawie, w tej propozycji, we wniosku, o którym mowa w ustępie pierwszego, pracownik wskazuje okoliczności uzasadniające, że zakażenie nastąpiło w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy i wskazuje osoby, z którymi miał kontakt w tym zakładzie pracy lub miejscu w okresie poprzedzającym zakażenie nie dłuższym niż 7 dni. Czyli jeśli ktoś z pracy Was po prostu nie lubi, zwyczajnie Was nie lubi albo. Na przykład nie lubi waszego punktu widzenia, światopoglądu, na przykład wie, że wy nie słuchacie TVP czy tam TVN-u, a on słucha, on ogląda cały czas non-stop. No to przecież on, jak sobie zrobi i będzie miał plusika na wyniku, to powie, że ten też nie miał tego. To właśnie z nim spędzałem, z nim piłem wodę na korytarzu i on jest winny, on musi mi wypłacić 5 minimalnych pensji, czyli 2,5 razy 5 to jest 12,5 tysiąca, nie wiem czy to liczą brutto czy netto. Uwaga, punkt trzeci, pracodawca, o którym mowa w artykule trzecim ustępu pierwszego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ustępie pierwszym, weryfikuje czy wśród pracowników, z którymi miał kontakt pracownik zakażony 19 Znajdują się osoby, które nie poddały się testowi diagnostycznemu w kierunku dziewiętnastkowym w okresie poprzedzającym zakażenie, nie dłuższym niż cztery dni. W przypadku potwierdzenia przez pracodawcę, o którym mowa w artykule trzecim ustępu 1, że wśród pracowników, z którymi miał kontakt pracownik zakażony dziewiętnastką, znajdują się osoby, o których mowa w ustępie trzecim ust. pracodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni przekazuje wniosek. Pracownika zakażonego 19 do wojewody właściwego ze względu na miejsce wyznaczone do wykonywania pracy wraz z listą pracowników, którzy nie poddali się testowi diagnostycznemu, a zostali wskazani przez pracownika zakażonego. Wojewoda na podstawie wniosku, o którym mowa w ustępie 4 wszczyna postępowanie w przedmiocie świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia. O mój Boże, o kurcze, dobra, nie ma sensu. Wszystkiego tego czytać, to jest kilka stron. No zobaczcie, tego jest bardzo dużo. Ja aż się boję czytać, co tam jest dalej. Jakie są inne pomysły? Jeśli chodzi o plusy. No, to plusy są takie, że już pracodawca nie będzie miał prawa weryfikować, czy znaczy plusy dla tych osób, którzy tego nie chcą. Oczywiście, bo na przykład niektórzy to chcą jest opozycja, która jest zbulwersowana tym pomysłem, żeby były odszkodowania. Na przykład kumpel płaci odszkodowanie jakiemuś innemu gościowi albo koleżance. Ale wiecie, to nie jest tak, że oni to, że oni tego nie chcą, że oni. Mają za złe tym, którzy to wymyślili, ponieważ oni by chcieli normalności. Nie. Problem w tym, że według nich to za mało, że oni by chcieli pójść na całość. Tak, na przykład pan Kazimierczak z o tych pracodawców polskich, o tej organizacji, on nie tyle krytykuje to, ponieważ mu się generalnie nie podobają te pomysły, on uważa, że to jest za słabe. Inni politycy, na przykład z Platformy, oni uważają, że to jest za słabe, że. To nie jest fajne, ponieważ to jest za słabe. To nie dlatego, że to nie jest fajne, ponieważ no, jest to niefajne, rozumiecie. Oni by chcieli iść na całość, tak jak pan Kaczyński. Pa, pan Kaczyński jakiś czas temu powiedział, że on to chce iść na całość i to nie ma to tam, to po prostu trzeba jechać z grubej rury. Ja się zastanawiam, ponieważ pan Kaczyński zawsze był postrzegany jako osoba taka. Na takim ciężkim charakterze, która lubi się postawić, a tutaj wręcz odwrotnie. Pan Fogiel to chyba będzie następcą pana Kaczyńskiego, bo pan Fogiel to jest taki teraz celebryta medialny. On tak wszędzie, wszędzie, nie? Zobaczcie sobie, tutaj są nazwiska, jego mości. gdzie to są, tutaj jego moście. O, tutaj są jego moście, moi drodzy. Zobaczcie, pan poseł Paweł Rychlik jest jakby reprezentującym ten wniosek. Paranoia, drug 1981. Chyba nie przez przypadek tak to się nazywało, że taką nazwę sobie przyjęli. Powiedzcie mi, moi drodzy, oświećcie mnie, w jaki sposób ktoś będzie mógł namierzyć osobę i miejsce. Osobę, z którą ktoś przebywał, i miejsce. Przecież to jest nieprawdopodobne do zlokalizowania, do określenia. Te przepisy są tak niepoważne, one są tak nielogiczne. Że aż nie chce się tego komentować. One po prostu z każdą kolejną ustawą, tak zwaną, z projektem są coraz dziwniejsze. Ja bardzo doceniam, że, że pierwszy projekt HOCA poleciał do kosza, ale teraz jest projekt 2.0, HOC 2.0, moi drodzy. HOC 2.0, jeszcze głupsze. Jeszcze głupsze, ponieważ narażają ludzi, którzy często ciężko pracują, chodzą do pracy, i na podstawie jakiejś tam opinii Franka, że pan Czesiu musi mu zapłacić 5 minimalnych pensji, na tej podstawie oni budują jakiekolwiek prawo. Na, na chybił trafił na podstawie przypadku. To już. Większe prawdopodobieństwo trafienia, to jak pójdziecie, skreślicie, nie wiem, szóstkę w totolotku, to jest większa szansa, że wygracie, niż to, że zlokalizujecie osobę, z którą mieliście do czynienia. Przez kilka ostatnich dni minionych. To jest niemożliwe. To, takie rzeczy, to tylko w jakichś tam filmach science fiction. No poza tym już, no przecież każdy wie, że filmy science fiction, no to, no to już mają... Uzasadnienie w rzeczywistości to nie jest tak, że filmy science fiction to kiedyś były, nie ja też myślałam ło, filmy science fiction to takie filmy, w których dzieje się jakaś historia, która nigdy nie miała miejsca i nie będzie miała miejsca na Ziemi. No teraz wszystkie te historie mają swój bieg na kuli ziemskiej w naszej rzeczywistości. Mamy to na co dzień. My to mamy od jakiegoś czasu na co dzień. To w naszym życiu jest. Trzymajcie mnie, moi drodzy, bo ja myślałem, że już nic głupszego oni nie potrafią. Ale jednak to jeszcze nie jest szczyt ich możliwości. Ja myślę, że nawet to, to też nie jest jeszcze szczyt tych możliwości, bo tutaj można jeszcze pójść dalej. Aż strach pomyśleć, co może być następnym. Ale to nie jest tak, że to przejdzie, ponieważ to jest dopiero w fazie początkowej. To nie jest tak, że od jutra jakiś pracownik będzie musiał się bać, że no niestety, ale będzie płacił odszkodowanie kumplowi, oczywiście w cudzysłowie, znajomemu z pracy, koledze, partnerowi z pracy odszkodowanie. To jeszcze nie przeszło, ale znając zapędy może przejść, chociaż ostatnia, pierwsza ustawa, ten projekt HOCA przepadł i tak przepadł, mi się wydaje, że tam jest tak podzielone to, to środowisko, nawet w tych partiach rządzących, że oni tam się tak kłócą, oni nie potrafią dojść do ładu składu, ale to dla niektórych osób jest nawet pozytywem, ponieważ im większy chaos, tym jest bezpieczniej czasem. No, czasem jest tak, że lepiej jest, żeby ktoś nie doszedł do konsensusu, jakiegoś e, takiego wspólnego punktu, i żeby dalej się przepychali, tam kłócili, wspierali, żeby jeden drugiemu zarzucał. A czas gra wielką rolę, i czas jest dla nas bardzo istotny. Im dłużej to się wlecze, tym lepiej. Zobaczcie, za granicą ludzie odchodzą od tych. Rzeczy. Są państwa, w których już się to właściwie kończy powoli. Ostatnio ktoś z rządu powiedział, że tak, tak, faktycznie, ale, ale to musimy poczekać, ponieważ w Singapurze też odchodzili, a później wrócili, więc my musimy poczekać, aż inne kraje to zrobią, my później to zrobimy. Ja po raz kolejny podkreślam. Pan Piecha dzisiaj był, słuchajcie, pan Piecha był dzisiaj w radiu, chyba, no, polskie radio, któryś tam program Polskiego Radia, on powiedział, że faktycznie, oni to chcą wprowadzić i oni znajdą sposób, że zlokalizują tego gościa i zlokalizują to miejsce i nie ma problemu, tam dziennikarka jechała z nimi do wlecia i mówi, ale jak to, przecież to nie jest możliwym, żeby, żeby to zrobić, żeby zlokalizować osobę, z którą byliśmy na przykład 3 dni wcześniej o godzinie 14.23, no to jeszcze możliwe, ale nie jesteśmy w stanie określić, że to wtedy do tego doszło. Jechała go, jechała, ale on się trzymał swojego zdania brno w zaparte. Ja powtarzam, pan Piecha i pan Hoc to są osoby, które opowiedziały się za nieobowiązkowymi dla polityków, dla posłów. Oni nie chcą obowiązkowych dla polityków i dla posłów, ponieważ oni chcą dla całej reszty. Więc ci ludzie są autorytetami i ci ludzie podpowiadają, ci ludzie tworzą ustawy, jakieś tam pomysły. Ludzie, którzy sami czegoś nie chcą zrobić, Chcą wepchać w ten pomysł całą resztę. Dobra, napiszcie, co o tym sądzicie. To jest bardzo frustrujące, to jest nawet więcej niż frustrujące, ponieważ działanie polityków to jest tak o kant stołu, może naprawdę, o kant stołu. Trzymajcie się bardzo cieplutko. Pani Witek, pani Witek, pani też się tutaj podpisała, nawet nie chce mi się czytać. Powiem wam szczerze, nawet nie chce mi się czytać, czy tam jest pani Witek. Popatrzcie, jest, cześć, uchodź. Czesław Hoc, oczywiście, że jest, popatrzcie. Wolesław Piecha też jest, ale nie podpisaliście obowiązkowych dla siebie. To jest po prostu wstyd i hańba i kompromitacja. Trzymajcie się bardzo cieplutko, nie martwcie się niczym. Jedziemy razem na tym wózku, czas jest po naszej stronie. Czas gra dla nas, do naszej, do naszej bramki, czyli do bramki przeciwnika, bo jedziemy w tym samym kierunku. My z czasem musimy się zaprzyjaźnić, ponieważ im dłużej wszystko się wlecze, im jest większy chaos i zamieszanie, tym lepiej, bo nie potrafią dojść do jakiegoś konsensusu. Dobra, trzymajcie się, nie martwcie się niczym, po raz kolejny to powtarzam, jeśli możecie, to możecie udostępnić ten film babci, dziadkowi, pokazać może coś. Do usłyszenia, cześć, papa.